jesteśmy repatriantami i wróciliśmy do swojej ojczyzny. Kiedyś byli nasi pradziadkowie wywiezieni do Syberii, na Syberię, a teraz my po prostu po 90 latach wróciliśmy do kraju, do swojej ojczyzny. Pochodzenie mamy polskie, ja i małżonek, także więc stwierdziliśmy, że musimy jechać tu. Moja mama, dziadkowie rozmawiali w języku polskim. Ja się uczyła się właściwie, widziała książki mamy. Mama bardzo ładnie czytała po polsku, chociaż urodziła się w 40 roku, to już Kazachstanie. Bardzo ładnie czytała po polsku, bardzo ładnie mówiła po polsku, śpiewała bardzo ładnie po polsku, także tego się bardziej słuchała tą mowę w domu. Babcia, dziadek byli wysłani jeszcze w 36 roku z Kresów Polskich. No i Kamieniec Podolski, Winnice, wody te. No i po prostu, ja to już babci nie zostałem, ale jak pamiętam, co mówiła ta mama, ojciec, to ona, babcia chciała, żeby wróciliśmy do swojej ojczyzny, do kraju, z którego mamy pochodzenie. Najpierw moja córka trafiła tu na studia, na uniwersytet. No i przyjechała tu, pospacerowała po Łodzi, no i spodobało się mi to miasteczko, nie? No i a gdzie pojechać? Tam, gdzie rodzina. Na początku było, przyjechaliśmy w dwójkę z siostrą. Później złożyliśmy dokumenty wszystkie tam, póki załatwili mieszkanie. Znalazliśmy jakąś pracę. Ciężko było, bo był barier językowy. I no tak powoli zaczynali, pracowali tam, gdzieś indziej. No i się w końcu po prostu siedzieliśmy razem, zdecydowali, że tworzymy coś swojego. Spróbujemy chociaż. No i daj Boże, na to radzimy sobie, nie? Było tak, że my przyjechaliśmy do Polski i myli się jakby dwa pojęcia. Pierwsze pojęcie dzień dobry, a drugie pojęcie dziękuję. Tak. I zawsze to myliłem i było to no, bardzo śmiesznie. A teraz już piszemy, czytamy po polsku, teraz już łatwiej. Poziom polskiego był na zero. No jeżeli chodzi o, dlaczego branżę gastronomiczną, to tutaj nie trzeba mówić. To sami pierogi mówią za nas. I naprawdę było ciężko z tym barierem językowym i była taka sytuacja, że po prostu chciałam się wrócić, nie? Bo ani miałam ani pracy, ani znałam ani języka, a wyjść tak samego w jednego, no to po prostu nudziło mi to. No i było tak, że chciałam wrócić. Poza tym jak znalazłem pracę, poszedłem, zacząłem łapać język, no to już stało lepiej i teraz dom jest mój tu w Polsce. Jak przyjechała rodzina moja, małżonka, to już miałem dziecko na ten czas. Poszedł do szkoły, no 3 miesiące też było trudno, bo tak samo był barier językowy. No później załapał, to teraz już się zapomina rosyjskiego i bardziej mu lepiej odpowiedzieć po polsku niż po rosyjsku. Mam na imię Wiktoria, jestem córką Iriny. W tej chwili jako student zrobiłam sobie rok przerwy od studiów, żeby się zastanowić, co w życiu chcę robić. No i w tej chwili pomagam, pracuję u mamy w salonie. Miałam 11 lat, jak się przeprowadziliśmy tutaj. No tam spędziłam sobie większość swojego dzieciństwa, tak? Tęsknię. Bardzo tęsknimy całą rodziną, aczkolwiek chyba bardziej tęsknimy za wspomnieniami, za dzieciństwem, za bliskimi osobami, za przyjaciółmi. Całe życie się tam mieszkało i zawarło się takie znajomości. Tutaj ciężko po prostu wyrwać siebie od siebie kawałek i siebie skądś i przenieść się gdzieś i zacząć z życia od zera. No,
Ciężko jest, aczkolwiek jest możliwe. Ciężko, trzeba mieć odwagę. Jestem bardzo dumna, pamiętam początki, to ona tego uniknęła, a początki były u nas tak, że po tygodniu chodzenia do szkoły dziecko powiedziało, że do szkoły ona nie idzie, bo nic nie rozumie, nic się nie zna i w ogóle nie ma żadnego kontaktu i nie idzie. No my się zgodziliśmy na to. Dosłownie dwa dni dziecko posiedziało w domu, po dwóch dniach stwierdziło, że jednak idzie do szkoły i wszystko, więcej my problemu już nie widzieli. Teraz żyjemy, mamy swoich znajomych, jakby swoje otoczenie, w którym dobrze się czujemy. Studiujemy, uczymy się, znamy dobrze język i umiemy się posługiwać i rosyjskim, i polskim językiem. I jesteśmy jakby na dwie strony. Mamy znajomych i po polskiej stronie, i po rosyjskiej stronie, więc bo dla mnie to jest jak najbardziej duży plus, ponieważ to są dwie różne mentalności. I jakby jesteśmy o krok bogaci, tak, tak bym powiedziała. Zaczęliśmy robić pierogi od samego pierwszego dnia, jak trafiliśmy do Polski. Robiliśmy najpierw to w domu i w plecaku nosiliśmy do restauracji Ruś, teraz już nie istnieje, była na Struga tutaj przy Piotrkowskiej. I to był nasz taki pierwszy początek, pierwsze kroki. Wspaniałe ludzie nam się spotykali. Moja żona bardzo często wspomina tą pani, która pierwsza była z Urzędu Pracy i nam bardzo pomogła. Pani Elżbieta, to nasz pierwszy taki anioł, pierwszy człowiek, który nam uwierzył w nas i mówił, że chcecie? Proszę bardzo. Chcecie pracować? Proszę bardzo. Chcecie tu mieszkać? Proszę bardzo. I to dla nas było takie poważne. Tak było poważne, że my też uwierzyli w siebie. Najlepsza była dla nas informacja, kiedy było to przed Wigilią i kiedy my dowiedzieliśmy, że w tradycjach polskich powinno być na stołach pierogi z kapustą, z grzybami albo tam jeszcze jakieś tam bezmięsne. To dla nas była otwarta cała taka przestrzeń. No i my zaczęliśmy to robić i już w 2011 roku było w grudniu tylko zrobiono ponad 5000 pirogów. To dla nas było ho-ho, tak dużo. A teraz normalna praca, 25000 pirogów w grudniu. Już dostaliśmy dofinansowanie na stworzenie miejsce pracy dla repatrianta i ten repatriant już u nas 4 miesiące odpracował, to znaczy już pracuje w naszej branży. Ludzie przychodzą i mówią, że smakuje im. No i staramy się, żeby było jak w domu. Bo niektórzy mówią, że robimy pierogi albo jakieś danie, to jak u babci. Oni pamięta tam z tamtych lat dziecińskich, nie? Dziecińskich. No, tak. Nam pomogła bardzo dużo Irena Rybicka, która ma swoją działalność fryzerską, fryzernię, bo ona dużo pomogła, bo powiedziała, gdzie trzeba iść, żeby załatwić wszystkie sprawy. No, kierowała nas tak. Pracy nie było problemu. Akurat fryzjer jest bardzo potrzebny i ludzie, którzy mają taki zawód, no to znajdą pracę z łatwością. Popracowała trochę gdzieś w salonie, a później stwierdziła, że chce swoje. No w Kazachstanie to też miała swoje, małe, ale swoje. Że chce swoje. Że czuje, że dam rady i że no po prostu no bardzo chciała. Bo to nie jest takie proste i łatwe. Prowadzenie swojej firmy to jest 24 godziny na dobie mieć głowę niespokojną. To jest po prostu, musi sam sobie człowiek zadać pytanie, czy on czego on chce od życia. A jeżeli co dotyczy otworzenia swojej działalności, to jest sprawa, nie jest taka ciężka. Urząd pomagają, dofinansowanie, proszę bardzo. Tylko by coś potrafił człowiek robić i umieć, tak? To jest podstawa. Wróciliśmy do ojczyzny, do swojego kraju, ale on dla nas jest obcy.
inna kultura, inni ludzie, inny język. Chociaż on dla nas jest bardzo miły, ale no, dopóki my nie weszliśmy do niego, do tego naszego kraju, tak już porządnie, to trzeba było po prostu ten okres przejściowy, o tym przejściowym okresie wiedzieć, że on jest taki adaptacyjny. I ta adaptacja czasami jakby przedłuża się i to trzeba mieć, jak Oksana mówi, cierpliwość. Ja bardzo jestem zadowolona, że przyjechała do Polski, naprawdę, bo czuję siebie tu jak w domu. Ludzie jest różne, ale większość jest bardzo sympatyczny. Nie ma znaczenia, że tu najpierw będzie ten językowy barier. Nie, to nie trzeba bojać się tego, nie? Bo ludzie pomogą. Czuję się u siebie jak w domu. Oczywiście się czuję. Nasz dom jest zawsze tam, gdzie nasza rodzina. Nasza rodzina to małżonek, dzieci, wszystko jest na miejscu zdrowy. No to jest chyba najważniejsze szczęście.